Po raz trzeci gościmy w Krakowie Kawaliadę, po raz pierwszy finał. Mnóstwo kibiców, 4 dni fantastycznej zabawy i rywalizacji sportowej. Mam nadzieję, że to nie ostatnie słowo i za parę lat finał Pucharu Świata będzie w Krakowie i do tego będziemy dążyć. Najbardziej cieszy mnie to, że mnóstwo dzieci, że mnóstwo młodych adeptów jeździectwa już pokazuje się na koniach i widać, że ta miłość do zwierząt, upajana tym młodym ludziom, będzie na pewno później procentować.